Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie w trzecim odcinku Bezpieczny powrot po ciąży, pakiet dla młodej mamy. Moim gościem specjalnym dzisiaj będzie pani Edyta Kluściuk, magister kosmetologii oraz absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dzień dobry. Kolejnym wielkim problemem, z którym zmagają się kobiety po porodzie, jest nadmiar tkanki tłuszczowej, który bardzo często powoduje kompleksy i złe samopoczucie. Jaki zabieg pani na to zarekomenduje, zarówno jako specjalista, ale przede wszystkim jako młoda mama? Doskonałymi zabiegami na nadmiar tkanki tłuszczowej jest zabieg kriolipolizy, lipolizy iniekcyjnej oraz liposukcji kawitacyjnej. Są to trzy zabiegi, które rewelacyjnie się sprawdzą w każdym przypadku. Czy może nam pani troszeczkę więcej opowiedzieć o tych zabiegach i przede wszystkim po jakim czasie od porodu możemy je zacząć? Zabieg kriolipolizy polega na kontrolowanym zamrażaniu tkanki tłuszczowej, gdzie usuwamy 20, a nawet 40% niechcianego tłuszczu. Zabieg można wykonać na partię brzuch, uda, pośladki, ewentualnie boczki. Trwa 60 minut, nie jest zabiegiem bolesnym, jedynie po zabiegu można odczuwać delikatną tkliwość skóry, no i oczywiście schłodzenie. Efekty są widoczne po 3 tygodniach po zabiegu. Oczywiście zawsze zalecana jest seria zabiegów, żeby uzyskać jak najlepsze efekty. Kriolipoliza, którą posiadamy w Shintai Day Spa, jest to kriolipoliza medyczna, czyli ma silniejsze działanie i co jest jej dużym atutem, posiadamy aż 4 głowice zabiegowe, czyli możemy wykonać 2 partie jednocześnie, a to jest bardzo istotne dla młodej mamy, której zawsze brakuje czasu, że tak naprawdę może w jednym czasie wykonać 2 zabiegi. Czy zabieg może być niebezpieczny albo bolesny? Nie, zabieg nie jest niebezpieczny, nie ma ryzyka jakichkolwiek powikłań po zabiegu. No i oczywiście jest lekko odczuwalny, ale nie jest bolesnym zabiegiem. Bardzo często panie mają problem nie tylko z nadmierną tkanką tłuszczową w okolicy brzucha, ale przede wszystkim problem podwójnego podbródka. Czy rekomenduje pani może jakiś zabieg na tą strefę? Oczywiście, mamy rozwiązanie również na taki problem. Jest nim lipoliza iniekcyjna, gdzie podajemy fosfatydylocholinę przy pomocy iniekcji, czyli igły strzykawki. Zabieg jest odrobinę odczuwalny, ale bardzo szybki, dosłownie trwa kilka minut. Po samym zabiegu jest odczuwalne rozgrzanie danej partii i oczywiście efekty są widoczne już po 2 tygodniach. Warto powtórzyć zabieg w serii w zależności od problemu, z jakim się borykamy. Najlepiej sprawdza się właśnie na małe partie, takie jak podbródek, przedramiona, boczki, mały brzuszek, ewentualnie wewnętrzna część ud, czy nadmiar tkanki tłuszczowej przy kolanach. W takim razie, po jakim czasie od porodu możemy zacząć te zabiegi, o których pani mówi? Zabieg kriolipolizy, czyli zamrażanie tkanki tłuszczowej, po porodzie naturalnym możemy rozpocząć już po 6 tygodniach. Po cesarskim cięciu warto się wstrzymać około 4 miesięcy, chyba że to są inne partie niż brzuch, co jest bardzo istotne. Kriolipolizę można wykonać nawet kiedy się karmi piersią. Zaś zabieg lipolizy iniekcyjnej jest to podawanie substancji aktywnej, więc jest przeciwwskazaniem karmienie piersią, ale zabieg można wykonać po cesarskim cięciu nawet po 6 tygodniach, więc te efekty będą zdecydowanie szybciej. Czy te zabiegi, o których pani mówi, można ze sobą łączyć? Oczywiście, te zabiegi można ze sobą łączyć w zależności od potrzeby i od problemu, jakie mamy. Nawet jest to wskazane. Specjaliści modelowania sylwetki w Shintai Day Spa dobierają je bardzo dobrze i adekwatnie do oczekiwań. Jak Państwo widzicie, oferta jest bardzo szeroka i każdy znajdzie coś dla siebie. Dlatego serdecznie zapraszamy do Shintai Day Spa w Radomiu. Wszelkie informacje znajdziecie Państwo poniżej w opisie. Dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku.